Na pewno myślimy o zwycięstwie, natomiast czy nogi i forma na to pozwoli, czy rywale nie okażą się silniejszy, to jeszcze się okaże, natomiast na pewno jesteśmy bardzo zmotywowani. Nie miałem wiele czasu na wypoczynek, ale jakby gdzieś tam historia pokazuje, że czasem 5 dni wystarczy, żeby być gotowym do walki i na pewno ściganie się przed własną publicznością będzie mnie niosło, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Będzie pan liderem grupy? Na papierze mogę być zawsze liderem, natomiast ostatecznie liczy się to, co pokazujemy na trasie, więc na pewno będę miał duże wsparcie od samego początku, natomiast dużo powie etap, który kończy się na Orlinku w Karpaczu, więc od tego czasu będziemy mogli zweryfikować, czy plany przedwyścigowe są, pokrywają się z tym, co się dzieje na wyścigu. Tu nie ma gadania, tu będziemy patrzeć z dnia na dzień, a wiadomo, że Joao i McNulty mają jeżdżą dobrze na czas, także wiadomo, że... A ja jak się będę czuł dobrze, to będę coś próbował. Może nie będziemy patrzeć też z mojej strony też na generalkę, ale może któryś z etapów. A macie trochę chęć rewanżu po Tour de France, kiedy Tadejowi nie udało się drugi raz z rzędu wygrać, to jako grupa przyjeżdżacie tutaj z takim postanowieniem, żeby w Polsce powalczyć o zwycięstwo? Nie, ja powiem szczerze, że mamy... My na to nie patrzymy, my skończyliśmy Tour de France drugi, trzeci, także chłopaki i to jest bardzo dobry wynik, a teraz w Polsce to jest całkiem inny wyścig, nie patrzymy na to, pojedziemy jak najlepszy wyścig z takim składem, także liczę na to, że któryś z chłopaków, czy ja, czy któryś z chłopaków powalczy o klasyfikację generalną. Ma być zabawa, a później dajcie mi trochę odpoczynku po Tour de Pologne. Wakacje, już to mówione? Nie dużo tych wakacji, ale 3-4 dni bez roweru na pewno, muszę troszeczkę oddychnąć, a później dalsza część sezonu i może do Kanady, może na klasyki włoskie, także troszeczkę mniej, luźniejszy kalendarz, fajnie. A teraz się chcę trochę nacieszyć jazdą na rowerze, powiem szczerze, w ogóle się nie denerwuję, nie spalam. Ja podchodzę do tego startu z takim nastawieniem, że mam jechać, mam się bawić, a co z tego wyjdzie, zobaczymy. W 93 roku, kiedy pan zaczynał, w ogóle pan marzył o tym, że ten wyścig doczeka się takiej renomy, że tacy kolarze będą tu przyjeżdżać? Marzyłem o tym, miałem taką wizję, mieszkając wiele lat w Italii, za granicą, zawsze chciałem, żebyśmy Polacy mieli też swój narodowy wyścig, żeby on był ważny, żeby nie tylko ścigać się we Włoszech czy we Francji, to jest ważne, ale żeby tutaj też przyjeżdżali kolarze, dobrzy kolarze, ścigali się i żeby te wyniki się liczyły i były tak samo cenione jak w innych państwach. Ale w tym roku nie brakuje też Polaków na listach startowych. Chyba dawno nie było takiej edycji, w której aż tylu reprezentantów Polski byśmy mieli. Tak, 17 Polaków na starcie, no w tym takie nazwiska jak Michał Kwiatkowski, Rafał Majka, ale jak się spojrzy na tą listę, naprawdę mamy fantastycznych kolarzy, którzy tutaj będą się ścigali w tak dobrym międzynarodowym gronie. To kto wygra tegoroczny Tour de Pologne? Jako kibic, komu bym kibicował? Michałowi Kwiatkowskiemu i Rafału Majce oczywiście, ale jest tutaj wielu naprawdę świetnych kolarzy, między innymi Joe Almeida, który wygrywał już kiedyś, w tym roku był na podium Giro d'Italia. No myślę, że tutaj będzie dużo się działo.